Szczecin-Gorzów już za kilka miesięcy droga ekspresowa S3, której całkowita długość przekracza 80 km, zostanie oddana do użytku. Łatwo nie było, ale efekty starań są imponujące. Asfaltowa trasa rośnie w oczach. Wszyscy widzimy, jak szybko ta droga powstaje. Ona jest bardzo ważna dla naszego województwa, ale też dla naszych sąsiadów zachodniopomorskiego czy z Dolnego Śląska. W tej chwili jesteśmy na takim etapie, że bardzo zdecydowanie ruszyły prace na terenie naszego województwa. Wiemy, że w niedługim czasie zostanie ta droga zakończona. Wiemy, że będzie kontynuacja węzła w Gorzowie, drugiej nitki, która pozwoli na bezkolizyjne połączenie miasta Gorzowa z S3. Już jesteśmy w trakcie wydawania pozwoleń na odcinek Międzyrzecz-Sulechów, także te pewne opóźnienia, które nastąpiły, które były konsekwencją pogodzenia inwestycji z przepisami środowiskowymi, to już jest za nami i teraz tylko trzeba trzymać kciuki, żeby warunki pogodowe były dobre, żeby wykonawcy mogli szybko tą drogę wykonać. To, że drogi, sprawne drogi są podstawową gospodarki państwa, jest oczywiste. Niestety z powodu braku autostrad i dróg ekspresowych nasz kraj ominęło szereg poważnych inwestycji. Rząd zdaje sobie sprawę z tego, że polską gospodarkę można rozruszać, można przyspieszyć jej rozwój pod warunkiem, że poprawimy infrastrukturę. Premier wyznaczył mi takie zadanie. Ja staram się je realizować. To jest przykład, że można. My w ubiegłym roku wydaliśmy na drogi ponad 14 miliardów złotych. Padł swoisty rekord, ale w tym roku chcemy przekroczyć granicę 20 miliardów. To pokazuje, jaka jest skala inwestycji. Oprócz tego realizujemy projekty w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Dziś Polska jest największym placem budowy. My przypominamy, że wraz z budową drogi ekspresowej S3 28 lipca funkcjonować będą objazdy. Pojawić się mogą także utrudnienia w ruchu. Więcej szczegółów już we wtorkowym magazynie Focus.